Miłość pokonuje wszystkie granice, ale doprowadza też do wojen i zbrodni. I tak też był w historii, którą pragnę dzisiaj Wam powiedzieć. Nie przedłużajmy. Bożena i Arkadiusz pobrali się w 1991 roku. Kobieta z wykształcenia była nauczycielką i pracowała w swoim zawodzie w jednej ze szkół podstawowych. Natomiast Arek był gajowym. Początkowo para mieszkała u rodziców Bożeny. Jednak kiedy małżeństwo doczekało się dwójki dzieci i pociechy zaczęły dorastać, zaczęło robić się coraz bardziej ciasno. Dlatego też rodzina zdecydowała się przeprowadzić do oddalonej od zabudowań leśniczówki w okolicy Dybek. Co prawda, dzięki tej przeprowadce rzeczywiście zamieszkali w większym domu, to jednak Bożenie nie do końca to odpowiadało. Przede wszystkim dlatego, że jak możecie się domyślać, z leśniczówki wszędzie było daleko. Jedynie, gdzie było blisko, to oczywiście do lasu. Z uwagi na swoje życie zawodowe, zarówno Bożena, jak i Arkadiusz byli bardzo popularni w okolicy. Dla ludzi, sąsiadów, była to normalna, wręcz modelowa rodzina. Wszyscy ich dobrze znali. Wiedzieli, że z im się powodzi i małżeństwo wcale nie ma zamiaru mieszkać długo w leśniczówce, lecz planuje budowę własnego, nowego domu. Sąsiedzi dobrze o nich mówili. Choć z czasem zaczęły się także plotki że małżeństwo ma też swoje problemy. I jak to bywa z plotkami, czasem w nich znajdziemy jakieś ziarno prawdy. I tak rzeczywiście relacje pomiędzy małżonkami zaczęły się pogarszać. Arkadiusz zaczął spędzać coraz więcej czasu w pracy. W kwietniu 2004 roku poznał Agnieszkę, mieszkankę po wsi Przyjmy. Kobieta w tamtym czasie zaangażowała się w sadzenie drzew w lesie. Miała ona wujka leśniczego i bardzo podobało jej się życie w leśniczówce. Zresztą w tamtym okresie potrzebowała też takiej odskoczni od życia codziennego, ponieważ była właśnie w trakcie rozwodu z mężem, z którym miała dwie córki. Bliźniaczki miały wówczas, czyli w 2004 roku, 9 lat. Agnieszka, która była 5 lat młodsza od Arka, właśnie była na zakręcie swojego życia. W związku z rozwodem od jakiegoś czasu nie mieszkała już ze swoim mężem, zajmując piętro u swoich rodziców była zagubiona i nieszczęśliwa. Bardzo szybko zakolegowała się z arkiem i zaczęła mu się zwierzać, że mąż i pije, a pod wpływem alkoholu staje się bardzo agresywny i wtedy ją bije. Agnieszka była wtedy w takim momencie swojego życia, kiedy tak naprawdę lgnęła do silnych jednostek, liczyła na to, że takie osoby wskażą jej drogę, pomogą jej i będzie mogła za nimi podążać w swoim życiu. I dokładnie właśnie taką osobą stał się Arek. Osadzenie lasu, którego oczywiście postęp nadzorował pan Lesiczy, czyli Arkadiusz, trwało zaledwie kilka dni. Ale kilka dni wystarczyło, żeby pomiędzy Agnieszką i Arkiem zaczęła występować jakaś relacja. Już podczas pierwszej rozmowy mężczyzna wymienił się z kobietą numerami. Potem były już smsy, a do pierwszej randki doszło kilka tygodni później. A wkrótce byli już kochankami. Samotna kobieta zakocha się na zabój w przystojnym leśniczym. Romans trwał aż cztery lata. Spotykali się po kilka razy w tygodniu, czasem nawet codziennie. Agnieszka była naprawdę szczęśliwa, zresztą nie ukrywała swojego nowego związku. Opowiadała nawet o nim swoim córkom. Mówiła, że poznała Arka, z którym się bardzo kochają, i że będą są bardzo szczęśliwi. Że Arek wkrótce odejdzie od swojej żony i zbuduje im nowy dom, w którym razem zamieszkają. Naprawdę wierzyła w to, że nie tylko mężczyzna zostanie jej mężem, ale również stanie się tak naprawdę ojcem dla jej dzieci. I tak romans trwał. Aż w końcu w 2008 roku Bożena go odkryła. Od razu po jego odkryciu spakowała swoje rzeczy i wraz z dziećmi wyprowadziła się i zamieszkała u rodziców w Białym Błocie. Arek nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Błagał żonę o wybaczenie i przysięgał, że zerwie wszelkie kontakty z Agnieszką. Leśniczyn nie poddawał się i chciał walczyć o swoje małżeństwo. Arek mówił Bożenie, że kocha tylko ją, a ten romans to było tylko coś przelotnego, coś co nic nie znaczyło. Chociaż ciężko powiedzieć, że coś nic nie znaczy, jeżeli trwa cztery lata. Jednak Arek za wszelką cenę chciał udowodnić Bożenie, że to ona jest najważniejszą kobietą w jego życiu. Niestety słowa danego żonia, że już nigdy nie spotka się z kochanką, nie dotrzymał. Romans nadal trwał. Zresztą Aga również słyszała od Arka, jak bardzo to on ją kocha i że planuje rozwieść się z Bożeną. Jednak z czasem i jej przestało wystarczać tylko słowa. W końcu ich romans trwał już cztery lata i chciała mieć Arka tylko dla siebie. Zresztą Agnieszka przez całe życie uparcie dążyła do wyznaczonych sobie celów. Zawsze miała to co chce a teraz po prostu chciała mieć Arka i stworzyć z nim rodzinę. Kobieta stwierdziła, że jej ukochany jeszcze jest w związku z Bożeną, ponieważ sam nie umie tego zakończyć. Dlatego też ona powinna mu pomóc i powinna wziąć sprawy we własne ręce. I tak, 28 kwietnia 2008 roku, podczas jednego ze spotkań razem z swoim ukochanym Arkiem, Agnieszka wymyśliła sobie plan. Mianowicie postanowiła udawać osobę postronną, która niby przypadkiem jest świadkiem schadzki Arka z kochanką. Umówiła się ze swoim znajomym, że w pewnym momencie wieczorem da mu sygnał. I wtedy on będzie musiał wysłać wiadomość do Bożeny z informacją, że właśnie w leśniczówce przebywa jej mąż razem z kochanką. Po co Agnieszka to zrobiła? Odpowiedź jest bardzo prosta. Liczyła na to, że jeżeli Bożena zobaczy ich, to po prostu odejdzie od Arkadiusza na zawsze. W końcu zobaczy na własne oczy, że mąż zawiódł jej zaufanie i tak naprawdę nigdy nie zerwał kontaktu ze swoją kochanką. I tak też, około północy, Bożena wyrwał ze snu dźwięk komórki. Od razu po czytaniu SMS-a, zdenerwowana wsiadła w samochód i pojechała do leśniczówki. Pod domem zobaczyła stojące auto kochanki męża. Stałych sił zaczęła walić do drzwi. Arkadiusz wpuścił ją do środka, ale był bardzo zaskoczony jej obecnością. Kobieta, kiedy zobaczyła Agnieszkę, wpadła w szał. Była wściekła. Ze złości połamała nawet stół w kuchni. Sama nie wiedziała, skąd ma taką siłę. W amoku zaczęła okładać męża pięściami. Kochanka, widząc to wszystko, schowała się w łazience. W końcu, kiedy Bożena się uspokoiła, Agnieszka cicho wyszła z łazienki. Sytuacja nie rozwinęła się jednak po jej myśli. Była pewna, że po tej całej sytuacji Bożena po prostu wyjedzie i złoży pozew rozwodowy, dzięki czemu ona będzie mogła być z arkiem. Jednak tak się nie stało. Arkadiusz, kiedy Agnieszka wyszła z łazienki, wyrzucił ją z domu, informując, że to koniec. W międzyczasie błagając Bożenę o ponowne wybaczenie. Rozgoryczona kochanka wsiadła w auto i odjechała. Była w szoku. W ogóle nie spodziewała się takiego obrotu sprawy. Przecież wszystko miało być zupełnie inaczej. Po tej całej sytuacji próbowała się jeszcze kontaktować z Arkadiuszem. Dzwoniła do niego, wysyłała mu wiadomości. Jednak ten przestał jej odpowiadać. Tym razem naprawdę zerwał kontakty z kochanką. Postanowił wraz z Bożeną, że będą ratować swoje małżeństwo. I tak wkrótce kobieta razem z ich dziećmi wróciła do Ryśniczówki. Agnieszka była wściekła, była rozgoryczona. Obmyśliła plan zemsty. Kupiła kartę do telefonu i zaczęła wysyłać smsy do Bożeny. Ale nie, nie, nie wysyłała jako Agnieszka i nie grudziła wcale kobiecie. Ale stworzyła fikcyjną postać o imieniu Dariusz, który stał się cichym wielbicielem Bożeny. Darek przedstawił się kobiecie jako samotny mężczyzna, wychowujący córkę i na co dzień zajmujący się budowlanką. Jego żona oraz syn mieli zginąć w wypadku samochodowym. Wdowiec już w pierwszych wiadomościach do Bożeny wspomniał, że ją zna i że słyszał o jej problemach. Bożena zaczęła mu odpisywać. Na początku traktowała Darka jako anonimowego przyjaciela. Z czasem jednak SMS-y przerodziły się we flirt. Żona Arkadiusza w końcu poczuła, że też może podać się jakiemuś mężczyźnie, że ktoś ją docenia i ktoś ją wspiera. Z biegiem czasu Agnieszka posuwała się coraz dalej. I zaczęła dawać materialne dowody na istnienie Darka. Jako mężczyzna wysłała Bożenie bukiet czerwonych róż z liścikiem dla najukochańszej, najpiękniejszej kobiety, które napisała wcześniej na domowym komputerze. To Agnieszka pisała codziennie do Bożeny, buziaczki perełko. I to ona wysłuchiwała, jak Bożena skarży się na swoje małżeństwo i skarży się na Arka. Dla niczego nieświadomej kobiety Darek stawał się coraz bliższą osobą. Już nie tylko wysyłała mu zdjęcia z wakacji, które spędzała w górach z dziećmi, i nie tylko skarżyła się tak po prostu na Arka, ale zaczęła ze szczegółami opisywać swoje małżeństwo. Pisała, że czuje, że popełniła błąd wracając do męża. Skarżyła się, że Arek nie interesuje się dziećmi, że w ogóle z sobą nie sypiają, że coraz częściej się kłócą, bo on zagląda do kieliszka. Pisała także tu Darka. Że gdzieś w podświadomości ciągle podejrzewa swojego męża o kontakty z kochanką. Po co w ogóle robiła to Agnieszka? I po co wymyśliła tą fikcyjną postać? I po co tak długo pisała z Bożeną? Z jednej strony na pewno była to chęć zemsty za odrzucenie. Z drugiej strony liczyła na to, że jeżeli Bożena zakocha się w fikcyjnym mężczyźnie, to w końcu zostawi arka, a Agnieszka go po prostu odzyska. Poza tym ten świat SMS-owy był zupełnie inny. To kochanka miała pełną kontrolę nad obiektem swojej agresji, nad osobą, którą obarczała za wszystkie swoje niepowodzenia. W końcu to ona kontrolowała sytuację. Czuła, że teraz to ona rozdaje karty. Podczas tego wirtualnego związku, Agnieszka pod postacią Darka wymieniła z Bożeną kilka tysięcy smsów. W jednej z wiadomości żona Arka miała nawet napisać, że jest gotowa go zostawić, byleby być z Dariuszem. Z czasem Bożenie zaczęła przeszkadzać ta tylko wirtualna relacja. Bardzo chciała poznać Dariusza i spotkać się z nim twarzą w twarz. Jak możemy się domyślić, Darek z wiadomych przyczyn unikał spotkania. Cały czas pisał, że jest bardzo zajętym człowiekiem, którego pochłaniają biznesy. Aż w końcu nadszedł dzień ich spotkania. 8 listopada 2008 roku Arkadiusz poszedł grać z kolegami w piłkę. Dzieci natomiast były wtedy u dziadków w pobliskiej wsi, a Bożena siedziała sama w domu. Napisała do Darka, że mogliby się spotkać. Tym razem Agnieszka przyjęła zaproszenie. Ubrała adresy, wzięła nóż i ruszyła na spotkanie z Bożeną. Wieczorem żona Arkadiusza otrzymała wiadomość, że jej cichy wielbicie jest już w okolicy leśniczówki. Założyła jakieś nakrycie wierzchnie i w kapciach wybiegła z domu. Nie zgasiła nawet świateł. Przystanęła przy bramie i zaczęła się rozglądać za Darkiem. Jednak mężczyzny nigdzie nie było. Postanowiła udać się w głąb lasu. I tam spotkała Agnieszkę. Kochanka jej męża zadała jej dwadzieścia kłutych. Kiedy upadła, roniła ją jeszcze trzykrotnie w plecy. Ostatnia rana okazała się śmiertelna. Została zadana tuż pod łopatką i ostrze przybiło komorę serca, na wylot przeszywając ciało. Bożena już nie żyła, kiedy Agnieszka podniosła jej ciało i podrżnęła jej gardło. Kochanka na koniec chciała upozorować gwałt. Dlatego też ciągnęła swojej ofiarze spodnie oraz bieliznę. Myślała, że dzięki temu zmyli funkcjonariuszy, którzy przecież będą szukać mężczyzny niejakiego Dariusza. Po dokonanym morderstwie Aga uciekła przez las do swojego domu oddalonego o kilka kilometrów od leśniczówki. Nóż, czyli narzędzie zbrodni, wrzuciła po drodze, a w piwnicy spaliła swoje ubranie. Napisała jeszcze ostatniego SMS-a jako Dariusz do Bożeny i poszła spać. Do leśniczówki jako pierwszy wrócił Bartosz, syn małżeństwa. Chłopak od progu już był zaskoczony. Najbardziej był zdziwiony, że drzwi były zamknięte, a w domu paliło się światło. W przedpokoju wisiała ciepła kurtka matki, na szafce staje jej torebka, ale kobiety nie było w domu. Bartosz rozejrzał się po całej leśniczówce i zobaczył, że jego matka zabrała z sobą tylko telefon komórkowy. Chłopak postanowił od razu do niej zadzwonić, ale ta nie odbierała. Wysłał więcej SMS-a, jednak ta nie odpisała. Jej telefon milczał jak zaklęty. Później zaczęła się włączać już tylko i wyłącznie poczta głosowa. Bartosz bardzo szybko poinformował całą rodzinę. Wszyscy na o tym, że Bożena nagle zniknęła, zaczęli jej szukać. Ale nie było po niej śladu. Bliscy byli bardzo zmartwieni. W końcu kobieta nie miała w zwyczaju wieczorami wychodzić sama z domu, była ostrożna. Boła się, że zostanie napadnięta, choć dobrze znała okoliczne wsie i ludzi tutaj mieszkających. Ponadto Arkadiusz przypomniał sobie, że mówiła mu jakiś czas temu, że czuje się przez kość cały czas obserwowana i śledzona. To też spowodowało, że mężczyzna zaczął coraz bardziej się stresować. Ponadto, jak wcześniej wam powiedziałam, Bożena praktycznie nic ze sobą nie zabrała. Wyglądało na to, że wyszła gdzieś na chwilę i zaraz miała wrócić. Wszyscy pomyśleli, że nie mogła odejść daleko. Przecież w kapciach nie chodzi się nigdzie daleko, tym bardziej, że był to listopad i wieczory były naprawdę już bardzo chłodne. Wszyscy zebrani rodzina, przyjaciele i znajomi zaczęli przeczesywać lasy wokół leśniczówki, w której mieszkali. Pomoc zaoferowali również znajomi, którzy tego dnia mieli spotkać się z małżeństwem zaraz tak naprawdę pogrze w piłkę arka. Jednak Krzysztof, czyli ten znajomy, nie tak wyobrażał sobie spotkanie towarzyskie. Wziął latarkę i poszedł w gum lasu. Na początku dostrzegł coś pomarańczowego. Było to okrycie wierzchnie, które tego dnia miała na sobie Bożena. Krzysztof zawołał od razu wszystkich. Nagle wszyscy zebrani zobaczyli kobietę leżącą pomiędzy drzewami niedaleko drogi. Leżała na prawym boku, twarzą do ziemi. I początkowo wszyscy myśleli, że po prostu zemdlała. Arek od razu podbiegł do swojej żony. Zaczął ją reanimować. I dopiero wtedy, kiedy jego przyjaciel Krzysztof zaświecił latarkę, wszyscy dostrzegli, że Bożena jest cała we krwi i ma potężnięte gardło. Wszyscy byli w szoku. Arek zaczął krzyczeć. Bożena, kto mógł ci to zrobić? Kto mógł ci to zrobić? Sprawa została od razu zgłoszona na policję. I tak jeszcze w nocy, około drugiej godziny z 8 na 9 listopada 2008 roku funkcjonariusze policji zatrzymali Agnieszkę. Kobieta szybko przyznała się do winy, choć twierdziła, że wcale nie chciała zabić rywalki. Chciała dać jej tylko nauczkę, a nóż wzięła tylko i wyłącznie dla swojej ochrony czuła się zraniona i oszukana przez swojego kochanka. Według niej, to Bożena, kiedy tylko ją zobaczyła, krzyknęła: "Zabijecie!" i rzuciła się na nią. W obliczu tej sytuacji Aga wyciągnęła nóż w obronie własnej i po prostu zaczęła nim wymachiwać. Niestety to wymachiwanie nożem spowodowało śmierć Bożeny. Agnieszka po zatrzymaniu nie zgodziła się na wizę lokalną. Prawdopodobnie dlatego, że bała się reakcji wszystkich sąsiadów, ponieważ, tak jak wspominała, Agnieszka mieszka w pobliskiej wsi. Dlatego też podczas wizji lokalnej musiałaby się zmierzyć z wieloma osobami, które po prostu życzyły jej śmierci za to, co zrobiła burzenie. I tak wkrótce, w Ostrołęckim sądzie okręgowym, rozpoczął się proces Agnieszki. Do sądu została dowieziona z aresztu w Białymstoku. Prokurator zarzucił jej że 8 listopada 2008 roku, że działając z zamiarem bezpośrednim, dokonała zabójstwa Bożeny. Agnieszka w sądzie nie chciała składać już wyjaśnień. Na początku procesu zeznawali biegli psychiatrzy oraz psycholog. I to ich opinia tak naprawdę zadecydowała o tym, że w akcie oskarżenia Agnieszki pojawił się nie tylko Artykuł z kodeksu karnego mówiący o zabójstwie, ale także pojawił się artykuł 31 paragraf 2, mówiący o możliwości nadzwyczajnego złagodzenia kary. I teraz przytoczę Wam słowa lekarzy, aby powiedzieć, dlaczego w ogóle zaistniała ta możliwość złagodzenia kary. U oskarżonej stwierdziliśmy cechy nieprawidłowej osobowości biernozależnej. Taka osoba nie ma umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów życiowych, uzależnia się od innych ludzi, jest nadwrażliwa na opinię otoczenia. Ponadto stwierdziliśmy, że Agnieszka S jest uzależniona od leku przeciwbólowego, mającego działanie narkotyczne. W okresie objętym zarzutem nie przyjmowała tego leku i znajdowała się w stanie ostrych objawów abstynencyjnych. Charakteryzuje się on silnym rozdrażnieniem, niepokojem, lękami na pewno w tym stanie miała duże kłopoty z wykonaniem codziennych obowiązków. Jej postępowanie było ciężko zaburzone. Ten stan miał decydujący wpływ na to co robi. Co do czasu bezpośrednio poprzedzającego zabójstwo oraz samego zabójstwa, to Biegli nie mają wątpliwości, że Agnieszka S. Działa w stanie słabo kontrolowanej, silnej reakcji emocjonalnej, która spowodowała znaczne ograniczenie zdolności rozpoznania zarzucanego jej czynu i pokierowania postępowaniem. Sędzia Wiesław Oryl wysłuchał oczywiście opinii biegłych. Jednak zadał im bardzo ważne pytanie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wspominałam, że Agnieszka już po zabójstwie Bożany, kiedy dotarła do domu, wysłała jeszcze do niej smsa jako Darek. W tym SMS-ie napisała między innymi: Jesteś wspaniała, czuję smak twoich ust. Sędzia więc zapytał: Jak wytłumaczyć takie działanie, które zostało dokonane już kilkadziesiąt minut po zabójstwie? Na to pytanie odpowiedzieli biegli psychiatrzy, mówiąc, że albo Agnieszka napisała tego SMS-a już wcześniej i dopiero potem wysłała, kiedy już emocje już opadły i uległy wyciszeniu, albo po prostu były to podjęte kroki. W celu zatuszowania zajścia. I te kroki nie są sprzeczne z wnioskami biegłych, ponieważ samo morderstwo było takim wybuchem emocjonalnym, o czym świadczy chociażby nagromadzenie ciosów, że to było takie silne wyładowanie emocji. I po tym zdarzeniu po prostu oskarżona miała świadomość, co się stało, i podjęła takie kroki, które miały ukryć sprawę albo odlec w czasie jej ujawnienie. Prokuratura w trakcie procesu policzyła również liczbę SMS-ów, które kobiety wymieniły między sobą, a raczej które wymienia Bożena z fikcyjnym Dariuszem i tych SMS-ów było w przeciągu kilku miesięcy znajomości ponad 6 tysięcy. Agnieszka w sądzie nie zaznawała, poprosiła tylko o wybaczenie. Do głosu został dopuszczony również ojciec Bożeny który powiedział, że dla niego jedyną dobrą karą będzie tak naprawdę kara śmierci, dlatego że żadna inna nie przywróci życia jego córce. Ostatecznie sąd uznał Agnieszkę winną popełnienia zabójstwa i skazał ją na 15 lat pozbawienia wolności. To oznacza, że nie zastosował nadzwyczajnego złagodzenia kary, pomimo tego, że uznał, że oskarżona miała znacznie ograniczoną zdolność do rozumienia czynu. Kara mniejsza niż 8 lat pozbawienia wolności za ten czyn, na tyle mogłaby zostać skazana Agnieszka, gdyby właśnie zdecydowano się na nadzwyczajne złagodzenie kary, byłaby zdaniem sądu nieadekwatna i niesprawiedliwa. Wiesław Ory, przewodniczący składu orzekającego, powiedział tak. To zdarzenie nietypowe. Na jego podstawie można by nakręcić film, ale z bardzo tragicznym zakończeniem. W tej sprawie nie można skupić się tylko na ocenie zachowań oskarżonej. Sąd dokonał także oceny pokrzywdzonych, zarówno Bożeny, jak i Arkadiusza. I na tej podstawie wydał wyrok 15 lat pozbawienia wolności dla Agnieszki. Kobieta, słysząc wyrok, miała właśnie 34 lata, czyli najwcześniej na wolność wyjdzie, jako 50-letnia kobieta. Oczywiście, jak to najczęściej bywa w takich sprawach, została wniesiona apelacja. Tutaj została ona wniesiona ze strony adwokata z urzędu, który został przyznany Agnieszce. Jednakże sąd apelacyjny podtrzymał karę 15 lat pozbawienia wolności. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jak dobrze słyszeliście, jest to kolejna historia na tym kanale trójkątu miłosnego, w której ktoś ginie. W mojej ocenie, jak to najczęściej bywa w takich sytuacjach, najbardziej ucierpiały dzieci. Zarówno córki Agnieszki, których matka siedzi obecnie w więzieniu, jak i przede wszystkim dzieci Bożane, które na zawsze straciły swoją matkę. Jak zawsze jestem bardzo ciekawa, czy znaliście już tę historię i co o niej myślicie. Liczę na wasze liczne komentarze i do usłyszenia.